Asiu, znajdujemy się na planie Top Model. Tak naprawdę piękne słońce za oknem, początek lata, a ty w ciężkiej pracy. Czy to jest taki czas, na który ty czekasz w ciągu roku, te castingi do Top Model? Znaczy, co sezon czekam i nie mogę się doczekać tego momentu, bo co sezon kogoś wspaniałego znajdujemy, nie tylko jedną osobę albo kilku, i otwieramy ogromne drzwi nie tylko do kariery modelek, ale też, żeby sobie w życiu pomogli, bo niektórzy przychodzą z malutkiego miejsca, żeby w życiu nie mieli takich opportunities, jak tutaj my dajemy, i że to jest niesamowite. Ale świetnie powiedziałaś, że właśnie nie wygrywa tego programu tylko laureat, ale tak naprawdę może to być kilka osób. Niekoniecznie pierwsze miejsce daje te otwarte drzwi do świata modelingu. Czy są takie osoby, które ty dalej śledzisz, którym kibicujesz? No, Kasia z tamtego sezonu, bardzo się cieszę, jak ona dużo pracuje, wyjeżdża i widać, że dziewczyna ma naprawdę tę adrenalinę, żeby jak najwięcej osiągnąć w życiu. I pamiętam, jak na początku programu, wiesz, to nie było możliwe, że ona może wejść do finału, ale właśnie szukam następną taką osobę, co mogę walczyć o nią. To będziemy śledzić od jesieni, ale ta edycja jest już 8. Więc niby kolejna, ale dla ciebie zdecydowanie wyjątkowa, więc po pierwsze w imieniu całej redakcji serdecznie gratulujemy, bo jest malec w brzuszku, a po drugie, jak ci się pracuje w ogóle w tym stanie? Znaczy, wiesz co, na początku było ciężko, to jakby na przykład mówię, że ktoś tam za mną czuwa, bo jakby było to troszkę wcześniej nagrania, to bym może musiała niestety podziękować, bo tyle na kanapie nie spędziłam czasu i oglądania telewizji niż na początki. Początki były ciężkie, byłam bardzo zmęczona, teraz mam super energię, no i mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Na razie, wiesz, wszystkie prace, które robiłam, było wszystko grzecznie i mam nadzieję, że dalej tak będzie. Ale buty płaskie, są takie rzeczy, które musiałaś zmienić? Wiesz co, płaskie, znaczy teraz, że rozmawiamy, nie widać, że mam buty płaskie, ale wiadomo, na nagraniach, na sesjach muszę mieć wysokie buty, bo też lepiej się wygląda. Ekipa chyba jest tutaj tak cała przyjazna, że wszyscy się starają, żeby pewnie też jakieś takie zrobić standardy, żeby też ci się dobrze pracowało. No, znaczy ja nie wybieram, to maleństwo wybiera. Jak będę zmęczona, czy muszę iść do toalety, sorry już wszystkim, bo często właśnie teraz muszę iść. To troszkę zmiany są i muszę się dostosować, bo dla mnie najważniejsze jest dziecko. Zawsze mówię kariera, ale troszkę w moim życiu się zmieniło, że dziecko jest najważniejsze teraz. Trochę muszę wyjść poza Top Model, ponieważ teraz jest taka dyskusja w internecie o tym, ile pokazywać, ile nie pokazywać. I widziałem, że była taka, nie wiem czy burza, ale widziałem kilka takich komentarzy u ciebie na profilu pod filmikiem z USG, że może to jednak jest zbyt prywatne i nie powinnaś się tym dzielić. Co ty o tym w ogóle sądzisz? Bo ja wiem, że jest dla ciebie wielka radość, więc może... Tak. Dla mnie radość, dla tych niektórych nie jest radość, to nie muszą mnie obserwować. Ja teraz kompletnie inaczej na życie patrzę. W ogóle próbuję się nie stresować takimi głupimi ludźmi, co takie może głupie jakieś komentarze piszą, że naprawdę moje życie jest takie, wiesz, kompletnie takie... To jest ciężko wytłumaczyć, aż jesteś w takiej sytuacji, że wszystko, co myślałaś, że było ważne, że się przejmowałaś, naprawdę mam to gdzieś teraz. To jeszcze na koniec zapytam o mamę, ponieważ ostatnim razem, jak się widzieliśmy, mama była z nami, to była sesja do magazynu VIVA, wasza wspólna. Dzisiaj mamy nie ma. Dlaczego? I kiedy się zobaczycie? Kiedy się zobaczycie? Czy... Wiesz co, dopiero ją widziałam. Przyjechała do LA, żeby pieski mi pilnować razem z moim mężem, żeby mu pomagała, żeby on nie zwariował, że z szóstką psiaków sam. No i teraz, wiesz, relaksuje się w Los Angeles, teraz ładna pogoda. Akurat jak wyjechałam, to ładna pogoda się zrobiła. Ale telefony co 15 minut? Już nie tak, wiesz, bo tutaj zmiana czasu 9 godzin, to już tak nie rozmawiamy tak, co wiesz, 15 minut, bo wiem, że ona, jak ona jest w Chicago, to cały czas rozmawiamy, ale już przed spaniem już rozmawialiśmy, tak. Dobrze, to uspokajmy mamę, że wszystko jest dobrze, a czekamy na Top Model na jesieni. Dziękuję ci pięknie. Dzięki.